Żużel to nie liczby, żużel to twarze, czasem umorusane, a czasem upier. Kobiecie nie wypada przeklinać, ale to cytat z książki Pół wieku na czarno Marka Cieślaka, a także Wojciecha Kerbera. Nie bez powodu o niej mówię, bo dziś w Hyde Parku w dobrym składzie goszczę byłego zawodnika, utytułowanego trenera, legendę żużla pana Marka Cieślaka. Witam panie Marku, dobry wieczór. Dobry wieczór. Jak się słyszymy? Bardzo dobrze? Bardzo dobrze. Książka, muszę powiedzieć na wstępie, jest fantastyczna. Ja pochłonęłam ją w 2 dni. Obowiązkowa pozycja na półce każdego kibica żużla, również laika, jeżeli chodzi o tą dyscyplinę sportu. Panie Marku, to jest Hyde Park. Do naszego programu dzwonią widzowie. Mogą zadawać wygodne bądź te mniej wygodne pytania. Czy jest pan na to przygotowany? No, spróbuję. Ja tych pytań też troszkę mam, ale liczę na dużą aktywność naszych widzów. A książki Pół wieku Marka Cieślaka i Wojciecha Kerbera, a także Bez hamulców Taja Wofindena możecie zamówić już teraz. Link jest dostępny w opisie. A numer do naszego studia to 22 219 50 31. Panie Marku, mówicie, że żużel to jeden z najpopularniejszych sportów w Polsce, ale wiele regionów jeszcze do niedawna nie wiedziało, kim jest Bartosz Zmarzlik. Co powiedziałby pan tym wszystkim, którzy negowali jego wygraną w plebiscycie na sportowca roku? No tak, byłem świadkiem właśnie tego plebiscytu i kibicowałem Bartkowi, chociaż Robert Lewandowski również jak najbardziej zasłużył sobie. Powinno być 2 mistrzowskie medale. Ale to było wielkie zaskoczenie, że to Bartek, jednak żużlowiec. Czyli świadczy o tym, że tych kibiców żużla, no bo to oni głosowali za Bartkiem, że jest ich bardzo dużo w Polsce. Chociażby się wydawało, że jednak piłka, no to jest piłka, prawda? Klubów ekstraligowych, żużlowych w Polsce jest tylko 8, a klubów piłkarskich jest wiele, bo jest Ekstraliga i pierwsza liga, druga liga i trzecia. Także no, zaskoczenie. Tak, mówicie, że... Ale fajnie dla żużla. Tak, na piłce zna się każdy, a na żużlu już niekoniecznie. I mamy pierwszy telefon. Odbieramy telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam. Witam serdecznie. Dzień dobry, pani Moniko. Dzień dobry, panie trenerze. Mam do pana trenera szybkie 3 pytania. Po pierwsze mam pytanie o 2015 rok, finał po Ostrowie, gdzie była zadyma z panem Wodniczakiem i tam pan jadł oczywiście lizaka. I mam pytanie, czy dobry był lizak? Dobry. Dobra, to drugie pytanie mam. Takie. Ogólnie pan wielu zawodników wychował, odbudował, tak? Artiom Aguta został odbudowany przez pana. Pamiętamy sezon 2012, a czy tam 2011, gdzie Artem Paweł jeździł w Bydgoszczy, a później przez pana został odbudowany, jak trafił do Tarnowa. Przepraszam, troszeczkę mi urywa właśnie, że nie wszystko słyszę. Aha. To poprosimy jeszcze raz o zadanie pytania. No właśnie, bo troszeczkę mi to wszystko gdzieś ginie. Dobra, to mam to drugie pytanie, tak? Dobra. Dobra, no słucham. No to... Odbudował pan wielu zawodników. To już wiem. No. Co dalej? Słaby sezon w Bydgoszczy. Leo Marcen, praktycznie pan jest jego ojcem sukcesu. No i mam pytanie dla pana. Który zawodnik jest najbardziej najważniejszy, że go tak pan wychował, że może pan powiedzieć, o, ja go wychowałem po prostu, no tak jakoś nie wiem. No, wie pan, o co chodzi, że wychował pan zawodnika? Ja myślę, że pan ma na myśli którego zawodnika, który najbardziej po prostu mam w swoim sercu. O, tak bym powiedział, za swoją pracę z nim i jego ze mną, bo ze mną też nie jest tak łatwo, mnie też trzeba wychowywać. No myślę, że wielu zawodników. Wspaniale mi się pracowało z Madsenem, i z Maćkiem Janowskim szczególnie. Bo przecież mogę powiedzieć, że to w dużej mierze od jego początku, jak miał 14 lat, jak przyszedł do klubu, do Wrocławia, później we Wrocławiu, w Tarnowie, w kadrze,
wiele, wiele finałów drużynowego Pucharu Świata. Ja powiem tak, Artem też jest, ale świetnie mi się pracowało z mistrzami, z Tomkiem Golobem, który był kapitanem naszej kadry i świetnie mi się współpracowało, oczywiście do pewnego momentu, bo później była kreska, ale i Jason Crump, i Greg Hancock. I powiem tak, że dla mnie jest ciężko pracować w drużynie, bo na przykład we Włókniarzu, bo przyjeżdżają często właśnie moi zawodnicy, z którymi ja wiele lat pracowałem i oni wtedy walczą ze mną, a ja staram się utrudnić im życie. Ja generalnie lubię zawodników i lubię tą robotę z nimi i tyle. No i ostatnie pytanie mam do pana. Co pana nakłoniło, że w 2012 roku wziął pan Dawida Lamparta do drużyny? Po prostu co pan z nim widział? KSM. Prosto. Wtedy był KSM i brakowało zawodnika, który by miał KSM 3,50 czy coś tak było. No i to był Dawid, pasował, ale zdobył Mistrzostwo Polski. Trzeba powiedzieć. No zdobył. Teraz to będzie z Rzeszowem. No nie bardzo, dlatego że... Akurat jestem z Rzeszowa, więc... Jego nie ma już w Lublinie. A w Rzeszowie... Nie. Dawid jest teraz jest wypuszczony do Rzeszowa i jest jeszcze jako gość Bydgoszczy. Nie. No tak, jeździ w Bydgoszczy. Jest wypuszczony z motoru Lublin do Rzeszowa i Dawid Lampart jeździ jako gość w motorze. A ja już nie obejmuję tego, ale wiem, że jeździł w Bydgoszczy. Dziękujemy bardzo za ten telefon. 22 219 5031 to jest numer do naszego studia. Telefonów, jak słyszę, jest mnóstwo, więc zadajemy pytanie, jedno pytanie, maksymalnie dwa panu trenerowi. Panie trenerze, jest pan trenerem kadry, z którą odnosi pan spektakularne sukcesy. A teraz ze względu na pandemię spowodowaną koronawirusem, chociażby Speedway of Nations, które zastąpiło drużynowy Puchar Świata, zostało przełożone na październik. Czy ma pan już w głowie jakiś plan na skład na ten turniej? Czy uważa pan, że powinien wrócić ten drużynowy Puchar Świata? Bo to zostało zastąpione. Tych zawodników jest mniej. Powiem tak, że zlikwidowanie drużynowego Pucharu Świata to hańba dla żużla światowego. Bo dyscyplina powinna mieć swoje drużynowe mistrzostwa świata. Indywidualny, drużynowy. Tak to było. A pary też były i to jest fajna impreza. Tylko, że w tym wydaniu, kiedy się jeździ dwa dni, a o zwycięstwie decyduje jeden wyścig tylko, to jest po prostu za duża loteria w tym. Ja myślę, że drużynowy Puchar Świata powróci, bo to były, tak jak zawodnicy i ja, twierdzimy, że to były jedne z najlepszych zawodów w sezonie. Wielka dramaturgia, teamy narodowe, zawodnicy się bardzo utożsamiali po prostu ze swoimi barwami narodowymi i zwycięstwa były bardzo trudno po prostu zdobywane. I nie wiem, ale dwa albo trzy razy wygraliśmy jednym punktem, i raz w Bydgoszczy przegraliśmy jednym punktem, więc były to zawody zawsze bardzo fajne. Myślę, że do tego władze żużla powrócą. A czy ma pan już ułożony w głowie jakiś plan na skład? Kto będzie jeździł obok Bartosza z Marzlika? No więc właśnie, junior już jest, bo to na pewno będzie... Dominik Kubera. Kubera będzie zmarznik, no, a tego drugiego, no to zobaczymy, będą teraz imprezy. Jest liga, będzie Złoty Kas, będzie finał Mistrzostw Polski. Coś tam wybierzemy. Z tym, że tak jak rozmawiam ze swoimi zawodnikami, z Jasonem Doylem, to w październiku, koniec października w Manchesterze, to się siedzi w domu, przy kominku, bo taka pogoda jest fatalna, że leje, wieje, że oni nie wierzą w to, że w tym czasie można robić żużla. No, ale trzeba jeździć. Szykować się musimy i na pewno
Szkoda jest, że no nie wszyscy są w tej kadrze, z której bym chciał też, prawda? No ale tak zaraz wrócimy do tego tematu, ale odbieramy telefon. Dobry wieczór. Witam panią Mikę, witam pana trenera. Częstochowy, Benton, dokładny to Siedlce, pana okolice. Mam trzy szybkie pytania do pana trenera. Jaki jest obecny stan zdrowia Jakuba Miśkowiaka? Dzisiaj były u nas w Częstochowie zawody Ligi Juniorów, go nie było w składzie. Czy będzie brany pod uwagę na niedzielny mecz? Jak wygląda jego stan zdrowia? Wszystko w porządku. W czwartek, piątek, w sobotę będzie trenował. Będzie brał udział w treningach. Okej, drugie pytanie. Co spowodowało takie wystrzelenie formy w końcu Pawełka Przepełskiego? Czy to jest to, że w końcu dogadał się z sprzętem, zapoznał się z torem, ale też bardzo fajnie jeździ na wyjazdach? I czy pomogła mu też zmiana regulaminu ustawienia Pawła na numerach? Wiadomo, że jak tam dziesiątka czy dwunastka był brany pod uwagę, to zawsze miał trudniejsze pola. I czy tak, uważa pan, że to jest za zmianę? Być może tak, nie jedzie w pierwszym biegu już, co go to bardzo, bardzo go to jakoś denerwowało, ale myślę, że uspokoił sobie swoje skołatane nerwy. Wszyscy z Torunia zawsze są nerwowi. I myślę, że dobrze mu zrobiła ta przeprowadzka do Częstochowy, bo ileś tam lat siedział w tym Toruniu i tutaj jednak ten ubiegły rok rzeczywiście szedł mu jak, to się mówi, jak z kamienia, ale też miał i kilka fajnych występów. A w tym roku jedzie bardzo fajnie i aż miło patrzeć na Pawła. Zgadzam się. A moje ostatnie, trzecie pytanie jest takie, czy był brany pod uwagę jakiś gość w naszym składzie w Częstochowie i czy nie uważa pan, czy funkcja tego gościa nie jest, jakby to powiedzieć, nie ratuje pewnym klubom czterech liter w tym sezonie i czy nie jest ta funkcja, jakby to powiedzieć, przez inne kluby za bardzo wykorzystywana? Myślę, że tak, ma pan rację i ja uważam, że ten regulamin był stworzony w całkiem innym celu gościa, czyli było zagrożenie, po pierwsze, że zawodnicy nie dogadają się z klubami pod względem, bo no wiadomo, że wszystkie kluby musiały obciąć kasę. Potem chodziło o to, czy ktoś w drużynie nie będzie zakażony na przykład i nie będzie mógł jeździć. I w przypadku kontuzji chyba. Ale i to jest porażka po prostu regulaminu, bo się okazuje, że drużyny wymieniają zawodników tam z pierwszej ligi, jak gadają do siebie i się tym ratują, więc ten gość jest gościem, ale on powinien być używany w całkiem innym. Czyli nie będzie pan korzystał z gościa? Znaczy w tym momencie nie, w tym momencie wszyscy są zdrowi i chociaż nieraz, chociaż mogę powiedzieć tak, że zawodnicy też sobie są winni, bo podpisali umowy w klubie i tam wiadomo, że jak się podpisuje umowę z zawodnikiem, no to się liczy, że on będzie robił 5 punktów, 10 czy tam 4 punkty, a potem się okazuje, że nie robi w ogóle, prawda? I też tak to jest, bo ja też uważałem, że z tymi ciężko jest mówić o gościu, jeżeli się obcięło zawodnikom pieniądze, ileś tam procent, oni na to przystali, a teraz wpuszcza im się, jak to się mówi, konkurencję, prawda? Więc dziękujemy bardzo za ten. Na razie nie widzimy tego. Dziękujemy za ten telefon. Dzwońcie do naszego studia. Pandemia, trwa pandemia koronawirusa, ale Polska Liga została wznowiona, co prawda z opóźnieniem, ale jednak gramy. A dziś w Lidze Angielskiej wydano oświadczenie, że rezygnują oni z sezonu. I czy myśli pan, że to jest dobra decyzja, czy może zbyt pochopnie Anglicy ją podjęli? Bo wiemy dobrze, że zawodnicy mogą też jeździć w innych krajach i jednak trochę ukrócą im się te zarobki w tym czasie. No, w Anglii tak dużo nie zarabiali, więc są. Ale jednak. To znaczy, Anglia jest dobra, bo jednak dużo tych meczy jest i
Tak jak kiedyś Jasona Krampa pytałem, po co ci ta Anglia? No, mówi, no tak, ale ja jeżdżę tam 3 mecze w tygodniu. I jak mi zaczął liczyć, to na koniec mówię, no nie, no to jednak warto. Ale pan no, trener też jeździł w Anglii. Proszę? Też no, pan też. Jeździł w Anglii, tak. Nawet byłem mistrzem Anglii. Wiem. Chodzi chyba o to, że nie wiem, jak u nich jest. U nas może być już teraz chyba następnego meczu 50% widzów na stadionie, prawda? To zależy, jaki stadion duży jest. A tam, nie wiem, może im nawet 50% by się nie kalkulowało, żeby robić te zawody. Bo Liga Angielska czy Szwedzka, no to główny dochód to jest z widzów, a nie z miasta, dajmy na to, z dotacji. Więc oni trzeźwo bardzo chodzą po ziemi i oni sobie liczą, czy to się kalkuluje, czy nie. I mamy kolejny telefon. Dobry wieczór. Cześć. Cześć Monika, cześć. Dzień dobry panie trenerze. Ja mam pytanie, jestem Maciek z Warszawy. Mam pytanie do pana trenera, właściwie dwa pytania. Jak to jest, że co stadion, co tor, to jest zazwyczaj jest tak, że różnią, pola startowe się różnią dla zawodników, że jedno pole jest lepsze, drugie gorsze. To jest jedno pytanie. Skąd to się bierze? A drugie pytanie to bardzo często widzę w zawodach żużlowych, że zawodnicy tuż przed startem, przy przygotowaniach do startu, chyba sobie naciągają na przedni wahacz. W czym ma im to pomóc przy starcie? To takie moje dwa pytania. Dziękujemy bardzo. Tak, pola startowe, no na przykład w tych klubach, gdzie ja pracowałem, to pole startowe robiło się przed meczem, czyli trzeba było bronować na równej głębokości do 30 metrów po starcie równo i potem równo ubić i wtedy są pola startowe, można powiedzieć, w miarę równe. A jeżeli chodzi o ten przedni teleskop, to po to, że obniża się po prostu wysokość przodu, czyli przy starcie zawodnik bardziej obciąża przód motocykla i dzięki temu nie robi tej świecy, jak to kiedyś się mówiło, znanej. Także, ale to nie wszyscy robią. Są teleskopy tak skonstruowane, że właśnie napinają teleskop, motocykl się obniża kilka centymetrów w przód, po starcie to odbija i już wraca do swojej wysokości normalnej. I to pomaga po prostu przy starcie. Dziękujemy bardzo za ten telefon. Właśnie panie trenerze, chciałabym zapytać, jak zmienił się tor? Bo kiedyś tory były przyczepne pod koło. Było lepsze widowisko, ale było o wiele niebezpieczniej. Teraz te tory są twarde. Jest taka ucieczka od tych torów przyczepnych. Sam pan kiedyś ponoć słynął, że robił trudne tory i nawet Tomasz Gollo potem wspominał, że robi się niebezpiecznie. No tak, były takie czasy. Jak ja zaczynałem jeździć, no to się nikt nie zastanawia, jaki będzie tor na zawody. Po prostu jak torom iść zrobił, tak było, prawda? Przeważnie dziury były po kolana. Tam po kilku wyścigach. Ale tor przyczepny powodował to, że trzeba było umieć naprawdę jeździć na żużlu. I nie było przypadków, żeby jakiś tam bardzo słaby zawodnik wygrał z mistrzem. A ja już widziałem takie zawody, gdzie mistrz świata podjeżdżał, a zawodnik, który półtora roku nie siedział na motocyklu, potrafi z nim wygrać. Tory te gładkie, ubijane, to jest po prostu wymóg ekstraklasy. I oni to powodują, przysyłają nam tutaj komisarzy, którzy biegają po torze pół dnia i krzyczą ubijać, ubijać, ubijać. A potem jak deszcz pada, to mówią jechać, jechać. To ja mówię, jak to jest? Pierwszy każecie nam jeździć na ślizgawicy, a jak spadł deszcz, to się siedzi gość w domu 300 kilometrów od stadionu i mówi, tam można było jechać, nie? A to nie jest tak, że żużel to sport archaiczny i właśnie w swojej prostocie jest taki piękny?
Wyczytałam też... Tak, że nawet Mark Weber, kierowca F1, zasugerował pewne zmiany, by w żużlu używać laserów zamiast taśmy. No tak, ale ja to słuchałem, co on tam opowiadał. Ale mi się wydaje, że przeskoczył może z dwa wieki. Czyli za 20 lat jeszcze się tak żużel nie zmieni. To ja myślę, że no żużel właśnie taki jest, no. Kibice też patrzą na tą taśmę, jak zawodnicy się ustawiają, czy tam ktoś dotknął, czy nie dotknął. Jeżeli zrobimy sobie to już ekstra, jak to się mówi, nowocześnie, to nawet nie będziemy wiedzieli, jak, co tam na tym starcie jest, bo będzie widział to tylko jeden, gdzieś tam na jakimś monitorze, prawda? Myślę, że i tak za dużo już weszło takich rzeczy do żużla, które na przykład mnie jako tam staremu zawodnikowi, który tam jeździł 40 lat temu, czy tam więcej, 50, to po prostu uważam to za jakieś tam śmieszne. Te starty, gdzie tam ruszył się pół milimetra, a może wstrzymać start. I komentatorzy podniecają się, czy łaguta to drgnął, czy nie drgnął, prawda? I to jest cały po prostu kwintesekcja żużla, prawda? No, nie będę komentował dalej. I odbieram... Bo różni słuchają. Tak, ja się tutaj pomyliłam. Dwa wieki to 200 lat, nie 20. Kto się do nas zadzwonił? Dobry wieczór, Łukasz z tej strony. Cześć, Łukaszu. Mam takie dwa pytanka do pana trenera. Takie pierwsze, wydaje mi się, co pan sądzi na ten temat, czy nie za bardzo jest nadinterpretowane teraz to właśnie ruszanie się przy starcie? Czyli dochodzimy do takiej sytuacji jak ręka w piłce nożnej, że ten ma 10 centymetrów wyżej, ten niżej i jest ręka, nie ma za dużo zmiennych takich. Jak pan myśli? Nie, no ja mówiłem przed chwilą, że start to jest czterech zawodników walczy z sędzią. I on chce, żeby oni równo wystartowali, a oni chcą wszyscy, żeby każdy z nich był pierwszy, prawda, na tym starcie. I teraz od sędziego zależy, czy on potrafi opanować tych czterech gości, którzy stoją tam na starcie. A jemu potem jest fajnie przerwać bieg, no bo on przegrał z nimi. Przegrał z nimi, no bo mu któryś uciekł albo coś. No, czyli słaby sędzia, prawda? A jeszcze najlepiej mi się podoba, jak przerwie bieg, a potem powie, a nikt nie był winny, wydawało mi się. No i to tak jest. Tak, to jest najlepsze. To jeszcze szybkie pytanie. To szybciutkie pytanie, tak. Nie było. Co pan trener sądzi o sytuacji, gdzie przy prowadzeniu 5-1 rywala zawodnik na ostatnim miejscu upada po takim niby błędzie, wiem, o co chodzi, by junior i powiem, że to nie popełnił? O, nie słyszę teraz. Mogę powtórzyć. Czy może pan powtórzyć pytanie? Tak, tak. Łukaszu. Co pan trener sądzi o sytuacji, gdzie przy prowadzeniu 5-1 No powiem tak, rywala, zawodnik jest to bardzo nieładnie. Upada po takim niby błędzie. Pozwól dojść do słowa panu trenerowi. Dobra, dobra, bo nie słyszę. Tak. Już wiemy, o co chodzi. Tak. Jeżeli, powiem tak, jeżeli ktoś robi to celowo, no to jest bardzo nieładnie, ale to się może zdarzyć. I też trzeba wtedy, no trudno jest kibicowi po prostu zrozumieć, że doświadczony zawodnik jechał z tyłu i się przewrócił. No ale tak się zdarza. Ja pamiętam, że byłem trenerem wsparcia. To wtedy się nazywało inaczej, tak jak ten A-klasie. I Tomasz Golob jechał ostatni i przewrócił się na ostatnim łuku. I tak było. Już nie jeździł do końca zawodu. No ale i też to by powiedział, że Tomek Golob się przewrócił sam i to jechał ostatni. No zdarza się, no wszystko się może zdarzyć. No, niekiedy ktoś się przewróci przez defekt, bo mu się łańcuszek urwie czy coś, a jedzie z tyłu, prawda? No ale jeżeli ktoś robi to celowo, to nieładnie.
Dziękujemy bardzo za ten telefon. Ja tak kątem oka widzę, że tam pieski u pana chodzą. To te słynne pana czempiony. Ile pan ma tych psów? Ile? 9. 9 psów. 9. No chodźcie tutaj. No. Łabędzie. Chodźcie, pokaż się. Chodź. Ale jakie piękne. Widać? Widać. No, a tam papuga. Jeździ pan z nimi na zawody? Żona, ja to tylko sprzątam. Ale to inne się tutaj. Ale 9 psów. Jeszcze wiem, że ma pan papugę, o której też sobie porozmawiamy, ale to za chwilę, bo mamy kolejny telefon, kolejny widz. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Przede wszystkim pozdrowienia z Lubuskiego, kot nad Odrą. W sumie między Gorzowem a Zieloną Górą. I tak do pana Marka. Szacunek za fajną książkę i za to, że taki kolorowy ptakiem naszego żużla jest. I takie pytanie, czy kiedykolwiek miał oferty ze Stali Gorzów może do trenowania? Miał. Tak? Nawet sam senator. Aha, pan Komarnicki. No, byłem no już mogę powiedzieć, że to było tam ileś lat temu, bo ja bardzo się, mogę powiedzieć, że się przyjaźnię z rodziną z Mazlików całą, prawda? I rozmawialiśmy dużo na ten temat, no ale jakoś temat. No miał senator do mnie potem pretensje, no bo niby miałem jechać, do niego nie pojechałem, no a daleko z Częstochowy, o. Ale a poza tym, jeśli jest trenerem Salubarzy, nie może zejść. Nie słyszymy nic. Czy mamy telefon? Tak. O, teraz. Tak. A gdyby pan miał teraz propozycję dostać Gorzów, podjąłby się pan, czy raczej jest dobrze teraz w Częstochowie? Nie no, co będę mówił, no. Częstochowa mi najbardziej odpowiada, bo jestem w domu. Tak. Mamy tutaj spore rancho. A, piękne trasy rowerowe. Do klubu mam kilka minut. Tu się wychowałem i tak. A poza tym, no, smutno, ale no wiadomo, niedawno miałem, jak to się mówi, urodziny któreś tam. I mnie się już nie chce po prostu. O, nie to, że się nie mówimy, czuję które. Na siłach, bo się czuję bardzo dobrze, ale mi się już nie chce. O. Dobrze, panie trenerze, życzę 100 lat, 200 w sumie, przepraszam, takie 100 lat i naprawdę... No to już niedługo. Zawsze szacunek bez za to. Bez przesady, panie trenerze. Cokolwiek by się nie działo, kurczę, zawsze szacunek od kibiców, wszelkiego rodzaju żużla pan powinien posiadać, bo zrobi pan kupę dobrej roboty. Dobra, dziękuję, nie będę wyciągał więcej linii. Dzięki. I pozdrawiam. Dziękujemy bardzo. 22 219 50 31 to numer do naszego studia. Dzwońcie. Panie trenerze, no jeszcze zejdziemy na chwilę z tego tematu żużlowego. Przed chwilą widzieliśmy pana psa, a chciałabym zapytać o tą słynną papugę, o której troszkę pan wspomina w tej biografii. Ponoć pan z nią rozmawia, wita się z nią codziennie. To papuga z nami rozmawia, to Papuga mówi bardzo dużo i a też słyszałam, że przeklina. Mówi... Proszę? Przeklina też ona ponoć. Ona drzemie. No przeklina bardzo. I to tak można powiedzieć nie jednym słowem, wieloma, prawda? Ale nikt nie słyszał, jak papuga tresuje psy. Wszystkie imiona, nawet tych, co już nie żyją. Hymn polski i rozmawia, Marek woła, a wszystko wyczuwa. Także ale musiała się od kogoś nauczyć tych słów wulgarnych? No, ktoś ją uczył, nie? Ale, ciekawe kto. Ale tak, ale i też dla mnie, papuga na mnie tam mówi Marek, jak się nie odzywam, to się drze coraz głośniej, nie? Więc ja jej mówię co? No to ona mi mówi Marek Jełop na przykład, albo tam Marek Wysapała, albo przeklina. No. Czyli znalazła na pana określenia po prostu. No, ale papuga dużo kojarzy i tam
psy zrobią hałas na dworze, to papuga się drze na cały tak regulator. Ej, spokój tam. No to jeszcze dobrze, jak tylko na tym skończy. To bardzo jest zdolna, jak? Bardzo zdolna papuga. Bardzo, papuga fajna. To jest żako. To jest ta papuga, co najlepiej umie na dźwięki po prostu naśladować. Ale też przeczytałam w pana biografii, że rodzinie zmarzlików pan chyba też dał jakąś papugę. A, mają. Nie, oni kupili, nie? Tylko okay. Ta papuga pierwsza to im gdzieś szybko im padła, ale mają drugą i już druga się też nauczyła ładnie mówić? Mówi. Tak, i mówi, no i trzymają ją. No, nasza papuga ma już 10 lat, a ona ma żyć 50 albo 60. Ale z senatorem Dowhanem było fajnie, bo jak przyjechał do mnie do domu, a ja byłem w falubazie wtedy trenerem. No i on mówi, żebym nauczył papugę mówić, kto wygra mecz, a papuga, żeby mówiła falubaz. Nie? Ja mówię, ja nie będę tego uczył. Czemu nie? Mówię, a może za rok już nie będę w falubazie, a papuga będzie mi przez 10 lat gadała, że falubaz najlepszy. Z tego się nie nauczyła. No to tam pisali kibice, że nie jestem godny trenować falubaz. Falubaza też wrócimy na pewno w naszym Hyde Parku, a teraz odbieramy kolejny telefon. Dobry wieczór. Halo, halo, dobry wieczór. Halo, halo, dobry wieczór. Dobry wieczór, Paweł z Rzeszowa. Dobry wieczór. Ja mam takie pytanie do pana trenera, właściwie dwa pytania. Jedno pytanie to jest pytanie dotyczące Tomka Jędrzejaka, bo jeżeli dobrze pamiętam, to trener go ściągnął do Tarnowa, tam go prowadził. Czy... O nie, nie, coś... nie do Tarnowa, do Wrocławia. Do Wrocławia, tak, przepraszam, do Wrocławia. Czy po tym, co się wydarzyło, czyli po samobójstwie Tomka, miał trener takie przemyślenia, że kurczę, w którychś momentach pracy z nim coś takiego, jakieś były momenty, które mogły jakby sugerować, że coś takiego się kiedyś w przyszłości może wydarzyć? No powiem, że nie bardzo. Dlatego, że był nerwusem, to fakt. I tam widziałem, że wyżywał się niekiedy na swoim bracie, który mu mechanikował, też bez powodu. Ale Tomek był bardzo fajnym facetem. On po prostu był dobrym kolegą dla wszystkich i dobrze się z nim pracowało. Miał bardzo fajnie rodzinnie wszystko poukładane. Byłem u niego w domu, tam nowym, który tam sobie postawił niedaleko Ostrowa. Ale później przecież już ja odszedłem z Wrocławia i kilka lat z Tomkiem już, jak to się mówi, nie pracowałem. No powiem, że olbrzymie dla mnie było zaskoczenie i takie nieprzyjemne przeżycie. Nigdy nie wiadomo, co w człowieku siedzi. Dziękujemy bardzo za telefon 22 219 50 31, dzwońcie. Wspomniał pan o falubazie. Czy może pan opowiedzieć o kulisach odejścia właśnie z tego klubu? Bo tam szefostwo zarzucało panu trenerowi, że grał z nimi na czas podpisaniem nowej umowy, a w ostatniej chwili został pan trenerem w Częstochowie. Zostawiając tak naprawdę Zieloną Górę na przysłowiowym lodzie. Jak pan się do tego odniesie? A tak się odniosę, że po prostu słownie uzgodniliśmy w lipcu, że zostaje na następny rok. I do listopada na tych samych warunkach, które miałem, i do listopada nikt nie miał czasu napisać jednej kartki aneksu, żeby mi przynieść, nawet na parkingu na kolanie bym ją podpisał. A później, jak się zaczęło to wszystko przeciągać, to zacząłem sobie myśleć, że sami nie byli pewni, czy chcą, żebym był dalej. Później, jak już zrozumieli, że mogę odejść do Częstochowy, więc wtedy zaczęli na mnie, jak to się mówi, wywierać presję. Poza tym budowanie drużyny, w której brałem jeszcze udział, było w ogóle nie tak, jak ja bym sobie to wyobrażał, bo chcieli bardzo dobrze zawodnicy jeździć w falubazie, ale rozmowy
szefostwa klubu były po prostu takie, że nikt by tam nie podpisał umowy. I dlatego, a poza tym to też problem jednak miałem i mam z mamą, która już ma 92 lata i wymaga, to się mówi, stałej opieki, prawda, i z siostrą się tym zajmujemy, ale to by się zorganizowało. Po prostu ja ich nie przeciągałem, oni po prostu, nie stać ich było napisać na kartce aneksu do umowy, którą bym podpisał z zamkniętymi oczyma, a później to poszło. Ale kibice zarzucali panu, że ucieka pan z tonącego okrętu i czeka na skład Falu Paza. Dobrze, nie, jaki? To teraz tak, ja jestem trenerem i ja ściągam zawodnika na rozmowy i to czołowego świata i robią sobie, jak to się mówi, dyskusję z nim. Ja też byłem przy tym i to w ogóle te rozmowy były, które nie mogły doprowadzić do szczęśliwego zakończenia, czyli podpisania umowy z tym zawodnikiem. Odszedł Doyle, bo było takie tam zajście z nim, jak kiedyś nie chciał jechać, dlatego że nie chciał wystawić zwolnienia lekarskiego, jak miał kontuzję tej połamanej tej stopy. I ja mówiłem, że w tym momencie, żeby nie robić żadnego rabanu z nim, bo to się odbije później przy rozmowach właśnie w listopadzie. I tak się stało. Także za dużo ludzi po prostu wtrącało się w to wszystko i za mało po prostu było konkretów, tak żeby zbudować ten skład taki, żeby dalej mógł walczyć o tytuł. I kończymy temat Zielonej Góry, odbieramy kolejny telefon. Ale powiem tak, wspomnienia Zielonej Góry mam bardzo fajne. Z tą drużyną zdobyłem Mistrzostwo Polski, brązowy medal. I kibice poza pierwszym mukiem, bo nie powiem, że bym uwielbiał tych tam wygolonych tam, jak to się mówi, karków. Ale ogólnie kibice na stadionie super i w mieście tak samo. I do dzisiaj byliśmy na meczu, to było bardzo fajnie przejść się po starym rynku i kibice przychodzili i rozmawiali. Także jeżeli chodzi o kibiców i w ogóle klub był fajny. Tylko że później na koniec wydawało, że sami nie wiedzieli, co chcą. Pozdrawiamy Zieloną Górę. Halo, halo, kto się do nas dodzwonił? Dzień dobry, dobry wieczór. Dobry Adam wieczór. Z Wrocławia. Cześć. Witam, uszanowanie dla pani prowadzącej, dla pana trenera. Mam dwa takie trochę wrocławskie pytania. Pierwsze to dotyczące tych wyklętych z obecnej kadry. Czy jest tam w ogóle jakaś szansa, żeby między innymi Maciej czy Piotr powrócili do pierwszej kadry i byli brani pod uwagę w Mistrzostwach Polski w Złotym Kasku? I drugie takie pytanie, które bezpośrednio trenera nie dotyczy, ale na pewno ma tam trener pewnie z tyłu głowy gdzieś jakieś zastanowienie. Chodzi mi o temat Maksyma Drabika. Jak pan tą sprawę widzi, komentuje i jakby pan postąpił? Dziękujemy bardzo. No właśnie, Maksym Drabik, afera dopingowa. Czy będzie go pan brał pod uwagę? Ale do czego? Do ustalania kadry. Przecież wszyscy doskonale wiedzą, że ja już trenerem kadry nie będę. Że jest następca mój, Rafał Dobrucki, i ja z tą kadrą się już żegnam. I to już jest pewna informacja. Jest pewna i właściwie czekam na nią, jak to się mówi, z utęsknieniem. I teraz Max Drabik. No Max, to była głupota i tyle, nie? I co teraz dalej będzie, no wiadomo, że Wrocław przeciąga tą sprawę, odwołuje się tam tak, kruczki prawne tego, ale jak to się mówi, kosa na koniec jednak uderzy, prawda? I szkoda, bo młody zawodnik, jeżeli będzie tam wisiał jakiś czas, to jest niedobrze. Jeżeli chodzi o tą kadrę tych zawodników wyklętych, to oni nie są wyklęci. Tylko że
Ja tych i Maćka, i Piotrka, i to ja po prostu traktowałem jak swoich synów. Ja miałem do nich takie po prostu... ale potem przyszedł moment, że oni mnie nie potraktowali jak ojca, bo mieli jeździć w zawodach w Złotych Kasku, czy tam w meczu Polska Reszta Świata, to mi poprzesyłali zwolnienia lekarskie. Dzwoniłem, chciałem pogadać i się okazało, że nikt mnie nie chciał ze mną rozmawiać. Czyli podejmował pan kroki złagodzenia tego konfliktu? Czy ja czy chciałem złagodzić ten konflikt? Ale ja jako trener nie mogę sobie pozwolić na to, żeby zawodnicy mi dyktowali, kiedy oni będą chcieli jechać, a kiedy nie. Czy ktoś sobie wyobraża, że trener Brzęczyk będzie tolerował zawodnika w swojej kadrze, który jak będzie powołany, to przyśle mu zwolnienie lekarskie? No, na pewno nie. Powie, jak jesteś chory, to się lecz. Nie wezmę innego, prawda? A nie rozmawiał pan z nimi od tamtego czasu? Nie, za niejednym. A liczyłem, że się odezwą. Nawet Maciek był w Częstochowie na meczu z Włókniarzem. Widziałem, że obchodził mnie 20 metrów. Dobrze, że parking to już. Nie. No, powiem, że to jest takie, to jest taka dziecinada. No, nie wiem, z czego to bo przecież zawsze stałem za tymi chłopakami. No, przecież wiadomo jest, że nie wszystkie decyzje trenera muszą być popularne, bo się nie da, bo ja odpowiadam za wynik drużyny i różnie bywało, prawda? Było tak, że Maciek pojechał w półfinale wojen z Pucharu Świata, a w finale pojechał ktoś inny, prawda? Bo powiedziałem sobie, że no nie, troszkę ta forma nie taka. Ale wiele razy wystawiłem na przykład Maćka do drużyny. Pół Polski protestowało. Nawet opinia zaraz była, że mój pociotek, czyli mój wychowanek, to dlatego jest kadrze. Potem się okazało, że Maciek był czołowym zawodnikiem kadry i miał bardzo duży wkład w zdobycie Pucharu Świata. To taka jest rola trenera. Trener nie może być cały czas, jak ktoś mówi, dobrym i starać się łagodzić wszystko. No nie da rady. Są obowiązki z każdej strony. To proszę o taką szybką odpowiedź. Czy chciałby pan odnowić kontakt z Janowskim? To znaczy, ja z nim nie zerwałem kontaktu, to on zerwał ze mną. To nie wiem dlaczego, bo ja do niego ostatnio dzwoniłem, a nie on do mnie. Ja Maćka telefon... Maciek był u mnie tu w zeszłym roku w domu i było bardzo fajnie. Ja nigdy bym nie pozwolił sobie na to, że dzwoniłby do mnie którykolwiek z zawodników. Ja często nie mam telefonu, bo jak jeżdżę na rowerze, to nie biorę telefonu, chociaż powinienem brać, bo jakby się coś wydarzyło, to żebym chociaż mógł poinformować zakład. A jeździ pan długie dystanse, z tego co wiem. A jeżdżę dużo. Więc ja dzwoniłem, nie odebrał, nie oddzwonił. No to bo ja jak przyjadę do domu, to wtedy sprawdzam, kto do mnie dzwonił i... A jeśli do pana zadzwoni po tym programie, po dzisiejszym Hate Parku? Nie, no przecież to nie ma tak, żebym ja się gniewał na kogoś. Nawet powiem tak, nawet nie chciałbym żadnego tłumaczenia. Nic. Cześć trenerze, jak się masz? Jak tam, chodzisz jeszcze na nogach, czy na wózku? No, to normalnie, no po prostu. Nic wielkiego, żadne tłumaczenie. Zresztą z tą kadrą to też tak było. Wiadomo było, że ta impreza była właściwie dla sponsorów. I sponsorzy przyjechali, a tu się okazuje, że mistrz świata juniorów nie przyjechał. Maciek Janowski nie przyjechał. Ja musiałem w ostatnim momencie szukać po prostu zastępców. I to wyszło bardzo głupio. Nie? Dudek, który nie chciał jeździć w tych zawodach, to zadzwonił do mnie 2 tygodnie wcześniej i powiedział, żeby go nie brać, bo on tam ma w Niemczech jakiś turniej i tam obiecał sponsorom. Tak, to go nie wziąłem. Gdyby Maciek mi zadzwonił wcześniej, to też bym mu powiedział, dobra, no to ja już wezmę kogoś innego i jak już... On mógł powiedzieć, że miałem 2 kontuzje w tym roku, to daj mi już spokój, bo się już nie czuję na siłach.
nic by nie było. Ale to trzeba by powiedzieć, prawda, normalnie, po ludzku, a jak się nic inaczej nie mówi, a potem sprawy. Dzień przed zawodami, no. W każdym razie ja tam się nie gniewam, decyzje zostały podjęte te, jakie podjęte, bo innych nie mogło, nie mogły być inne decyzje, tylko po prostu nie, bo cały czas jest gadka, że Cieślak wyrzucił z kadry. Ja nikogo nie wyrzuciłem z kadry, oni byli do końca. I później trzeba było powołać nową kadrę. No to ich do tej nowej kadry już nie powołałem, no bo po co, jak nie chcą jeździć w kadrze, to co? Ale Rafał przyjdzie, powoła i wszystkich będą jeździć. Całe szczęście, że jest ten koronawirus, to nic kadra nie jeździ. I mamy kolejny telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witamy. Wieczór. Z tej strony Damian Starnowa. Cześć Damian. Panie trenerze, mam pytanie odnośnie Tarnowa, pana historii tutaj, prezesa Unii. Co pan o nim aktualnie sądzi? I drugi temat, no jak tutaj wspomina pan ten czas spędzony w Tarnowie? Dziękujemy. No to te drugie przyjemniejsze pytanie. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Szkoda tylko, że ten ostatni rok wygraliśmy wszystkie mecze praktycznie poza jednym w rundzie zasadniczej. Wygraliśmy chyba 8 punktami, a później tak, Waculik złamał obojczyk, Henko wsadził palca w szprychy i sobie połamał. No i jeszcze Buczkowski złamał łopatkę i zamiast pewnego złota mieliśmy brąz. Także, ale ogólnie to były fajne czasy i mam wielu znajomych w Tarnowie do dzisiaj, także bardzo miło wspominam. A jeżeli chodzi o prezesa, to nie wiem którego. Tego, co jak ja przychodziłem do... I który się z panem rozprawał, tak? To znaczy, ja z prezesem klubu to ja miałem bardzo mało do czynienia z jednego powodu. Bo mnie zatrudniał Azot, prezes Azotów. I ja miałem z nim kontakt i A może także zostać zapalone światło? Zapal, Kajtek. Światło zapal. Dziękujemy. I to też denerwowało prezesa, bo wiele spraw, których on nie mógł, jak ktoś mówi, popchnąć w klubie, no to ja poszedłem do prezesa i wyżebrałem, jak tam się nieraz mówi, pieniądze dla zawodników czy coś, bo tak było. Ale... A co będę mówił o prezesie? Prezes jest prezes. Jednemu się podoba, drugiemu nie. Dziękujemy bardzo. Panie trenerze, pytanie z czatu. Czy ma pan pretensje do Grega Hancocka za nieobecność na meczu finałowym w Tarnowie w 2004 roku? Był to wtedy mecz o złoto. Greg Hancock spóźnił się na samolot, a Sławomir Drabik był wtedy kontuzjowany. A do 13 biegu bodajże jechali jak równy z równym. No, powiem tak, ale chociaż fajny mecz był, bo w piątkę jechaliśmy. Ale czy czuje pan w pewien sposób żal? Miał pan do niego pretensje? Znaczy, to wiele razy miałem tak, że niekiedy zawodnicy, których bardzo, jak to się mówi, szanowałem i lubiłem, jakoś tam wystawili mnie do wiatru, ale... No, myślę, że mam żal o to, że mówiłem mu, żeby nie leciał do Stanów, bo może nie zdążyć na ten mecz, a Greg powiedział, że 100% to on zdąży. No i w sobotę dostałem SMS-a, że już ma problemy z wylotem ze Stanów, więc jak pojechałem rano zatankować busa klubowego, to zamiast... oleju napędowego, to wlałem benzyny. To jechaliśmy i chmura białego dymu za samochodem. No i później pod Wieliczką dostałem telefon od Grega, że sorry, ale strajk gdzieś na lotnisku, samolot przekierowali gdzie indziej. Także na meczu nie będzie. Bałem się powiedzieć zawodnikom, że jedziemy w piątkę, prawda? No i cóż zrobi, no przecież nie wiem. Stało jak to się. Było. Było minęło. Było minęło. Fajny mecz był. Odbieramy kolejny telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Z
tej strony Kamil z Krakowa. Cześć Kamil. Dobry wieczór panie Marku, pani Moniko również. Ja mam takie pytanie dotyczące sytuacji, w jakiej się znajdujemy, tej pandemii, która dotknęła również dyscyplinę żużlową. I chodzi mi o to, jaki to będzie miał według pana trenera wpływ na rozwój żużla w najbliższym czasie, jeżeli chodzi o Grand Prix i jeżeli chodzi o kolejne jakby sytuacje związane z ligą. I wiemy, że już liga angielska no nie jedzie. I jak to będzie wyglądać? No, dziękujemy. No nie jest to różowo, bo jednak wielu zawodników straciło pracę, bo trzeba powiedzieć, że no wielu żyje z tego żużla, prawda? Właściwie tam można powiedzieć, że 90% zawodników. Także nie jest to wesoła wiadomość. Dla rozwoju żużla też na pewno nie, no bo jak zawodnicy nie jeżdżą, to się też nie rozwijają. I tutaj trzeba no, cieszyć się, że jednak my jedziemy. Jedzie Ekstraliga, jedzie pierwsza liga, za chwilę ruszy druga liga, więc coś u nas się dzieje. I to jest bardzo dobrze. Z Grand Prix, no słyszę, że na przykład Wrocław mówił, że nie pojedzie. Teraz jak już dwa dni będzie połowa publiczności, to może pojedzie. Może Praga pojedzie. Także może mistrza świata się wyłoni w tym roku. Ale ogólnie to jest smutek, bo ja coś się tak boję, czy to się nie przeniesie na przyszły rok jeszcze. Dziękujemy za ten telefon. Właśnie, panie trenerze, kiedyś były finały jednodniowe Grand Prix. Od 1995 roku jest to cykl turniejów, który wyłania mistrza. Czy wobec tej pandemii nie uważa pan, że należałoby do tego wrócić, do finału jednodniowego? Sam pan w takim uczestniczył na Wembley przy 100-tysięcznej publice. No ja trzy razy jeździłem w takich finałach przy... Dwa razy na Wembley i raz w Chorzowie, ale do tego była tak długa droga eliminacji wtedy, żeby ta szesnastka się zakwalifikowała, by ci zawodnicy się wybrali do tych finałów. Także no jak dzisiaj tą szesnastkę wytypować? Według ostatniego Grand Prix czy jak? No nie wiem. Też trudna sprawa, bo przedtem rzeczywiście cały rok jeździliśmy, eliminacje krajowe, kontynentalne, finały europejskie, zamorskie, dopiero był finał światowy. No na pewno można jakiś tam system wymyśleć i zrobić, ale my nie wiemy, jakie umowy są między BSI a FIM-em, czy taka rzecz jest możliwa, czy oni nie są zobligowani, żeby tych turniejów było ileś tam, prawda? Także, ale te finały jednodniowe były fajne. To, że trzeba powiedzieć, mało było przypadków takich. Przeważnie wygrywali ludzie, którzy by wygrywali w całym cyklu Grand Prix. 22 219 50 31 to numer do naszego studia. Tutaj na naszym stole możecie zobaczyć dwie fantastyczne książki. Pół wieku na czarno, Marek Cieślak i Wojciech Kerber, a także Bez hamulców Wofidena. Możecie zamówić te książki już teraz. Link dostępny jest w opisie naszego programu. I panie trenerze, właśnie chciałabym pana zapytać o tą książkę. Tak jak wcześniej wspomniałam, pochłonęłam ją w dwa dni, ale czy były osoby, które miały do trenera pretensje za to, co tam ujrzało światło dzienne w tej książce? No, jest ona trochę kontrowersyjna. Było, no bo książka musi być, bo jeżeli... bo to Wojtek Kerber wymyślił cały ten plan, scenariusz. Jeżeli będziemy pisali, że wszystko jest pięknie, ładnie, jesteśmy szczęśliwi, to nikogo to nie będzie interesować. No musi A jest być tam wiele, wiele smaczków. Musi być coś tam, ale oczywiście nie kłamałem. Za dużo. Za dużo. To znaczy, to jest tak. Część ludzi miało pretensje do mnie, co tam było o nich napisane. Ale dzwonili do pana i mieli pretensje? Nie, część miało pretensje, że w ogóle o nich nie było pisane, prawda? Okej. Nie dogodzi się nikomu. No, wielu się
No byli tacy, co się nie odzywali ze mną długo, a nie mieli za co, dlatego że właśnie o nich było bardzo dobrze napisane. I tam z jakimiś tam epizodami. Także no, wiadomo, no, nie wszystko się każdemu może podobać. Tak samo ja się nie każdemu podobam i nawet wielu się nie podobam, no, a i żyję. No, i co? No, w pana biografii właśnie przeczytałam, że Tomasz Gollob zwracał się do pana, cytat, szmaciarzu, inaczej wygrać nie umiesz, lecz zawsze podawaliście sobie dłoń. Później zdobyliście wspólnie 4 złote medale DPS i 1 srebro. I jak pan wspomina współpracę z Tomaszem Gollobem? W latach 90. Też czytałam, niepochlebnie się o panu wypowiadał, a w 2013 roku nie powołał pan go do kadry. Jak te wasze relacje wyglądały i jak wyglądają teraz? No przedtem ja byłem trenerem, znaczy w tym czasie, gdzie tam był ten szmaciarz, nie? No to był czas, kiedy byłem trenerem włókniarza. Prawda? I wtedy było tak, że jak wsiadałem w polewaczkę, żeby, bo to były inne czasy, prawda? I trzeba było polać tor, to gość, który miał to polewać, to tak polał, że ani moi, ani obcy nie chcieli na tym torze jeździć. Więc ja wchodziłem do tej polewaczki, żeby delikatnie polać. Ale potem się zorientowałem, że to jest świetny chwyt psychologiczny, bo obca drużyna, jak zobaczyła, że ja wsiadam do tej polewaczki, to wszyscy rzucali robotę i żyli, jak ja będę ten tor polewał. I to też była taka, no, można powiedzieć, gra z mojej strony. No i wtedy Tomek nie wytrzymał i tam krzyknął, szmaciarzu, inaczej wygrać nie umiesz, a tamtego. A później było fajnie i razem współpracowaliśmy i tego. A z tym 13 rokiem, to powiem, że to sprawa była bardzo prosta i ktoś ją bardzo skomplikował, bo dlatego, że Tomek przyjechał na półfinał do Częstochowy kontuzjowany. Miał wypadek na motokrosie, nieszczęsnym motokrosie. Miał uszkodzenie kręgosłupa, coś tam. Także brał zabiegi i w tym czasie w Częstochowie była bardzo zła pogoda, była deszcz lał. Te zawody zostały odwołane, przeniesione na następny dzień. I ja widziałem, jak ten Tomek chodzi taki połamany, krzywy. Mamy takiego fajnego fizjoterapeutę, który jest również, pracuje z kadrą ręcznych i on go tam oklejał plastrami. Ja mówię, Tomek, wiesz co, jutro to my sobie damy radę bez ciebie, to może byś nie jeździł jutro, pojedzie za ciebie Dudek, a ty pojedziesz mi za tydzień w Pradze zdrowy. I on powiedział, że w porządku. Potem ktoś przyjechał, zrobiła się zawierucha, Tomek nagle się wyprowadził. I tak się to skończyło. A później jak był półfinał i chłopaki wygrali, więc też była mowa taka. Idziemy na obchód tora, oni mówią, no i co, jednego i tak musisz wyrzucić, bo musisz Tomka Goloba. Ja mówię, nie, jak wszyscy pojedziecie dobrze, to pojedziecie w finale. No i tak było, nie? Miałem dużo kłopotu, bo półtora roku miałem sprawę w sądzie właśnie z tym panem, który teraz chyba też ma problemy duże. I sprawę wygrałem. Oczywiście nie ma co wspominać, ale... Ale jeżeli ktoś jest zainteresowany tą historią, to koniecznie musi przeczytać tą książkę, bo w tej książce jest więcej informacji na ten temat. I mamy kolejny telefon. Dobry wieczór. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, dobry wieczór. Dobry. Dobry wieczór, to jest z Londynu Dominik i z Brzegu Dolnego, okolice Wrocławia. Chciałbym trenera zapytać na temat decyzji tutaj władz żużlowych o powtórzeniu meczu Stali Gorzów z Włókniarzem Częstochowa, a także tutaj chciałbym pozdrowić mojego szanownego kolegę Dawida Tyczyńskiego z Brzegu Dolnego i pozdrawiam, do widzenia. Pozdrawiamy. A ja też pozdrawiam. No cóż, szykujemy się do meczu powtórzonego, który ma się odbyć, tylko jeszcze dzisiaj się dowiedziałem, że do 8
sierpnia mamy ten mecz odjechać. Ja myślę, że innej decyzji nie można było podjąć. Można było podjąć dwie, albo walkover, albo powtórzyć mecz, bo to nie z naszej winy mecz się skończył, a to było 2/3. Co innego jest ulewa, co innego gra do bicia, a co innego awaria prądu, prawda? Więc drużyna przyjezdna nie może cierpieć, dlatego że gospodarzom to prąd wysiadł, prawda? Myślę, że sprawiedliwa decyzja w powtórzeniu meczu. Dziękujemy bardzo. Panie trenerze, w niedzielę przegraliście z Lublinem, co było dość zaskakujące. Po meczu powiedział pan, że Doyle przegrał frajersko. Co się stało, że ten zawodnik zdobył 3 punkty w 4 biegach? No właśnie, zadałbym pani to samo pytanie. No stało się. No, nikt by nie przypuszczał, że Jason zrobi 3 punkty i Holta w tym meczu 1, prawda? A Junior Mateusz zrobił 5, prawda? Świdnicki. No, tak się zdarzyło. Myślę, że to był wypadek przy pracy i na pewno w następnych meczach Jason będzie jeździł bardzo dobrze, bo to jest ambitny zawodnik i to podziałało na niego jak strasznie przeżył to ten mecz. Myślę, że lepiej wcześniej niż później się coś takiego wydarzyło. No tak to jest. Ale to też jeszcze jest, powiem tak, i dzisiaj też rozmawiałem z Markiem Courtneyem. To jest były świetny zawodnik angielski, który się opiekuje tam Frike i Maxem Frike i Bulejem. I on ma to samo zdanie co ja, bo ja powiedziałem, że Jason Doyle jeździł przez ileś lat codziennie na żużlu. Liga Polska, Liga Angielska, Liga Szwedzka, Grand Prix. Nagle, teraz jest tylko Polska. Nagle jeździ tylko w Polsce. I teraz jak jemu nie poszedł jakiś mecz, to na drugi dzień miał gdzieś indziej już mecz, prawda? Czy to w Polsce, czy w Anglii, czy w Szwecji. I on miał czas na po prostu na odbudowanie się, prawda? Bo co zawodnika buduje? Dobry wynik. Jedzie, wygrywa, to... A tu u nas siedzi, głowę trzyma, jak to się mówi, zakrytą rękoma i myśli, prawda? Ale on sobie da radę i na pewno będzie, bo to jest ambitny zawodnik i no, powinien być 2 razy mistrzem świata. No. Także jestem spokojny. Odbieramy kolejny telefon. Dobry wieczór. Dzień dobry. Dzień dobry. Mam pytanie odnośnie do pana Marka. Jestem Michał Żukowski z Częstochowy Włókniarza. Mam pytanie odnośnie wcześniejszego treningu, który był przeciwko naszym chłopakom. Tutaj odbył się przed Lublinem i było zderzenie właśnie naszych 3 juniorów. I jak to mniej więcej wyglądało? I czy Miśkowiak jest w dobrym stanie? I czy będzie jechał w następnym meczu, czy jak to będzie wyglądało, czy dalej będzie Kowalski jeszcze jechał? Nie, Miśkowiak będzie jechał i to potwierdzam, to będzie w czwartek, piątek, w sobotę już na treningach. To zdarzenie na pierwszym łuku. Szczepił się Świdnicki z Kowalskim, a blisko z tyłu jechał właśnie Kuba Miśkowiak i wpadł na motocykl i uderzył się w nogę. Żadnej kontuzji tam wielkiej nie było. Trochę mu noga spuchła, no ale woleliśmy mu dać wolny, bo nigdy nie przypuszczałem, że właśnie Doyle pojedzie tak słaby mecz i Holta, bo uważałem, że nawet jak pojedzie sam Świdnicki i Kowalski, to i tak sobie damy radę, prawda? Ale się pomyliłem. Dziękujemy bardzo. Pytanie z czatu. Które drużyny, jakie pan prowadzi, uważa za najmocniejsze i czy umiejscowiłby pan wśród nich obecny Włókniarz z Doylem, Lindgrenem i Madsenem? No, były drużyny w swoich czasach bardzo fajne, bo kiedyś Wrocław z Krampem na czele był świetną drużyną. Tarnów również z Hancockiem i
i z Janowskim, i z Waculikiem, prawda, i z Madsenem przecież też. Także fajne drużyny prowadziłem i drużyna dzisiejsza Włókniarza też jest drużyną bardzo, bardzo, można powiedzieć, bogatą w nazwiska. Jeszcze jedno pytanie. Panie Marku, co sądzi pan o niezapomnianym oraz kontrowersyjnym spotkaniu Atlas Wrocław Kaiserslautern w roku 1997? Czy wszystko było wtedy czyste? Czy pamięta pan jeszcze składy z tamtego spotkania? Ale z kim? Bo nie wiem. Nie usłyszałem. Atlas Wrocław i Kaiserslautern. A co to było? Nie wiem. Okej, okay, dobra. Ale za, nie, no. Nie, dobra, ja... dobra. Przeczytałam złe pytanie z czatu po prostu. Zostałam wpuszczona w maliny chyba. No niestety, tak się dzieje w programach na żywo, więc nie czytam już pytań z czatu. W takim razie będę zadawać pytania swoje. Dobra, to może porozmawiamy o pana wielkiej pasji, jaką jest kolarstwo. Zaraził się pan jazdą na rowerze, robi pan po 80 km rowerem dziennie i skąd zamiłowanie do tych przejażdżek rowerowych? No, powiem tak, że na rower to wsadził mnie lekarz, bo miałem kontuzję kolan. Łękotkę w jednym kolanie usuniętą i wiązadła uszkodzone i chciał mi operować drugą nogę, ale mówi, żeby wzmocnić czworo głowy, to żeby na rower stacjonarny i pojeździć, żeby mięśnie się wzmocniły. No to ja zacząłem jeździć na normalnym rowerze. I tak zostało do dzisiaj i żadne operacje już mi po prostu nie były potrzebne. A wpadło mi to, jak to się mówi, w nauki i jeżdżę. Mam wielu przyjaciół, którzy też jeżdżą. Jestem pod opieką najlepszej firmy rowerowej na świecie, czyli tak jak ja uważam przynajmniej, Trek. I jeżdżę na najlepszych rowerach, jakie są. Oczywiście to nie są moje, ja daję pojeździć i ja potem na koniec roku oddaję. Te rowery są sprzedawane i to bardzo szybko, tylko że muszę autograf dać na rowerze, na ramię. No i tak się wciągnąłem w tą jazdę, a poza tym mieszkam tutaj w takiej okolicy, że to są najlepsze po prostu miejsca do jazdy, takiej właśnie szosowej. Bo są góry, tutaj już jest dziura krakowsko-częstochowska, także jest gdzie jeździć. Znam drogi, gdzie nie ma ruchu. Dużo zawodników ze mną jeździ, dużo się wciągnęło w te kolarstwo i jest to coś, dla mnie jest to coś wspaniałego. Ja odpoczywam na rowerze, pojadę tam 80 km. Dzisiaj to zrobiłem mniej, 72. To głowa odpoczywa, po prostu kontakt z przyrodą, ale też muszę powiedzieć, że mam ciężkie życie, bo dużo ze mną jeździ Jason Doyle i Fred Kalingren, a oni są młodzi, więc nieraz chcą mnie tam ściorać, to a niekiedy taktycznie już zostanę z tyłu, ale potem ich dogonię, ale nieraz się odgryzę i to mocno, także fajnie, to jest fajnie. 22-219-50-31. Ja też się tutaj odgryzę za to pytanie. Doskonale wiem, z kim jest kojarzony zespół Kaiserslautern. No wpuścili mnie w maliny, panie trenerze, no ale program na żywe emocje, po prostu chciałam coś przeczytać. A nie będę się tłumaczyć, może będę hitem internetu niebawem. O co? Ale zdarza się. Czy mamy kolejny telefon? Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Maciej z Torunia, witam serdecznie. Na początek chciałem zhejtować, tak jak ta konwencja programu, że tak powiem, mówi. Chciałem zhejtować osoby z czatu za te pytanie. No to było słabe, od tego zacznijmy. A dziękuję bardzo, że stajesz w mojej obronie, ale to ja się dałam wpuścić w to, no niestety. No muszę to przyjąć na klatę. Zawsze musi spowodować, że tak powiem, sprowokować. A do pana Marka chciałem jedno pytanko. Znaczy na początku już chciałem pozdrowić pana Marka. Szanuję za, że tak powiem, te wszystkie lata w sporcie żużlowym, chociaż jako kibic amatora, że tak powiem, no różnie bywało i pewnie jeszcze, mam nadzieję, różnie będzie bywać.
już w przyszłym sezonie. Jedno pytanie. Rok 2000, może pan Marek pamięta, Stal Gorzów, a właściwie chyba wtedy Pergo Gorzów, a Pator Toruń, końcówka meczu, sytuacja z Piotrem Ślisem, pamiętna czerwona flaga. Jak pan uważa, czy widział tą flagę, czy nie widział czerwoną? Ale ja nie pamiętam tej sytuacji. Nie pamiętam. Ale gdzie to było? To było w Gorzowie? Nie, to mecz w Toruniu był. Tam była taka sytuacja, że Wirażowy niby podniósł czerwoną flagę i Piotr Świst przestał jechać. Po prostu, że tak powiem, jak przegrywali chyba bodajże 4-2 i później w wywiadach przez lata kontrowersyjna sytuacja, czy faktycznie Wirażowy podniósł tą flagę, czy nie? No, powiem, że to tak dawno było, że ja już nie pamiętam. Chociaż... No dobra, nie będę męczył w takim razie, no, to powiem, że krótkie pytanie w takim razie, może prostsze. Więc... Rickardson czy Kramp? Kto lepszy? Tak. No każdy, jak to się mówi, miał swój urok. Tak powiem, że Kramp był fenomenalny. A Rickardson więcej przypomina mnie przynajmniej taką maszynkę po prostu do jeżdżenia, prawda? I tak jak na przykład dzisiaj jest dużo wspomnień o Fundinie, o Małżerze, prawda? Czy o Nielsenie. A jednak bardzo mało i w internecie jest na przykład zdjęć Rickardsona. I zawsze się zastanawiałem dlaczego. Przecież to jest facet, który zdobył najwięcej złotych medali w Mistrzostwach Świata. A jednak myślę, że on jest tak utożsamiany nie jak człowiek, tylko jak taki robot praktycznie. Nie? Mi się tak wydaje, ale jeden był świetny i drugi też. Dziękujemy. Chciałem jeszcze tylko podziękować całemu kanałowi sportowemu za Żużel i mamy nadzieję, jako kibice Żużla wszystkich lig, że niedługo magazyn może jeszcze zagości na stałe. No i pozdrowić serdecznie bardzo kibiców z Bydgoszczy. Pozdrawiamy, dziękujemy. No właśnie, ja mam tutaj taką informację odnośnie parku maszyn. Prawdopodobnie będzie przeprowadzany internetowy casting na prowadzącego, ale więcej szczegółów podamy oczywiście niebawem, ale nie martwcie się, park maszyn, czyli Żużel do kanału sportowego wróci. 22 219 50 31. Chciałabym czytać te pytania wasze, ale znowu mnie wpuścicie w malinę, znowu przeczytam coś złego, więc zadam swoje pytanie, panie trenerze. Czy ma pan zamiar wziąć udział w Mistrzostwach Świata 70+ właśnie na rowerze? No, jestem namawiany przez... mam kolegę, Ksawery ma na imię, jest, ma 76 lat, jest ze 20 razy mistrzem Polski właśnie w tych kategoriach wiekowych różnych, jak rósł, prawda? 4 razy był wicemistrzem świata w jeździe na czas i on mnie namawia, żebym wystartował. Mówi, tak jak ty jedziesz, to w piątce już możesz być, bo tam jechać z grupą, się ścigać, to nie, dlatego że ja jeżdżę tutaj o tam 4, 5, 6. Ale pan robi ogromne dystanse, no to tutaj pierwsze miejsce jak najbardziej by się należało. Tam dziadkowie jeżdżą, nie wiem, to większość to są byli kolarze, to tam tak nie ma. No myślę, że mogę powiedzieć tak, że jadę coraz lepiej, poprawiam się. Mimo że coraz starszy, ale jeżdżę coraz szybciej i coraz jestem, jak to się mówi, mocniejszy. Ale czy to wystarczy, żeby tam pojechać, no to muszę się zastanowić. Na pewno wystarczy. Ja trzymam bardzo mocno kciuki. 22 219 50 31. Mamy kolejny telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja się chciałem zapytać pana Marka, co pan sądzi o tym, że zespoły spoza Polski występują w polskiej lidze. Czy mam tu na myśli takie zespoły jak chociażby Lokomotiv Daugavpils, Wilsowicz, czy też Unia Leszno? I ja mam takie pytanie, czy one pana zdaniem powinny jeździć w polskiej lidze?
zwłaszcza że no, jeden z nich jest 17-krotnym mistrzem Polski, bo według mnie jest to troszkę nie w porządku, także prosiłbym o opinię na ten temat. Dziękuję. Do widzenia. No ale Leszno jest polską drużyną przecież, a nie zagraniczną. A jeżeli chodzi o te zagraniczne drużyny, to można różnie. Ja myślę, że jak chcemy już naprawdę pomagać żużlowi na świecie, no to trzeba było ich przygarnąć, bo gdyby Lokomotiv nie jeździł w Polsce, to przypuszczam, że tej drużyny by w ogóle nigdzie nie było, bo co sami ze sobą by się ścigali, prawda? Także tylko powinno być więcej, lepiej regulaminowo to, czy mają prawo awansu, czy nie, bo potem się okazuje, że wygrają ligę na przykład i nie mogą awansować o takie rzeczy, prawda? Ale nie jestem przeciwnikiem, żeby oni jeździli u nas, ale Leszno to jest polską drużyną, a nie zagraniczną. Dziękujemy bardzo. Dzwońcie do nas 22 219 50 31. To jest niesamowita i niepowtarzalna okazja, by porozmawiać z legendą żużla, panem trenerem Markiem Cieślakiem. Jak to jest, panie trenerze, że drużynowo jesteśmy najlepsi na świecie? Deklasujemy rywali, dominujemy, a jednak mamy tylko trzech indywidualnych mistrzów świata. Jest to Jerzy Szczakiel, Tomasz Golob i Bartosz Zmarzlik. Też się zastanawiam, jak to jest. No właśnie, to pozastanawiajmy się razem. No ja powiem tak. Nie wiem, już mam różne teorie takie, dlaczego tak to jest. Bo na pewno talenty w Polsce pod tym względem, pod żużlowe są i to bardzo duże, prawda? Tylko żeby tym mistrzem świata zostać, to potrzeba jeszcze czegoś innego. I na przykład jak siedziałem z Doylem w szpitalu i on miał nogę tak opartą na stole i duże zdjęcie było jego kości, stopy, i tych kości połamanych było chyba 6. I on mi mówi, to była niedziela, a on mówi, w sobotę będę jeździł Grand Prix. A ja tak sobie pomyślałem, tak, będziesz jeździł gołym po gołym. I we wtorek zrobili mu operację, poskręcali te kości i w sobotę był w finale w Grand Prix. I on całe te mistrzostwa przełaził o kulach i zdobył tytuł mistrza świata. Jaki to trzeba mieć hard ducha. Ja nie wiem, czy by ktoś w Polsce po prostu poszedł na to. Myślę, że ci zawodnicy, bo to są perełki tam ze świata, prawda? Że oni mają bardzo trudną drogę, żeby dojść do wyniku. I tak jak ten Jason, no to on przecież późno zaczął i on chyba był zawodnikiem futbolu tego australijskiego. Potem miał kontuzję właśnie, on mówił, barków i dlatego musiał przestać i zajął się. To przecież on jeździł po takich klubach, u nas zagrawić, tam jeszcze nie wiadomo gdzie tam pojechał, przejechał się może z jeden mecz, potem go nie brali. Jeździł po tych premiership w Anglii, nie, premier w tych niższych ligach. I on się cały czas hartował, bo on cały czas walczył, bo jemu nikt nic nie dawał. I myślę, że inni to samo mieli. A my chyba robimy za zbyt cieplarniane warunki dla tych młodych chłopaków i później oni już są, jak ktoś mówi, nie wszyscy, ale w większości są już, nie są głodni, nie są po prostu wilkami. A żeby mistrzem świata zostać, to trzeba być typem spod ciemnej gwiazdy, nie? Bo tak to jest. No. I mamy kolejny telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam. Chciałbym się bardzo... Znaczy, zacznijmy od początku. Kolega mi pokazał taki filmik dotyczący pana Marka, jeszcze z czasów Ostrowa. O co chodziło z werandą do 3 rano? Nie pamiętam, bo mi się filmował. No to jest bardzo
satysfakcjonująca odpowiedź, panie Marku, aczkolwiek czekam na kontynuację, rozwinięcie tematu. Ale jak się panu Markowi film urwał, no to... To jak ma pociągnąć ten temat? Na pewno pamięta, tu słyszę, że się pan Marek śmieje, także na pewno wie, o co chodzi. Panie Marku, coś dodajemy, czy film się urwał? Było, minęło. No to ja jeszcze zapytam o ten ostrów, powiem tak, że dawniej było troszkę inaczej, bo był ostatni mecz sezonu, praktycznie Ostrów awansował do Ekstraligi, bo wtedy Lokomotiv był naszym przeciwnikiem, ale Lokomotiv nie miał prawa awansu, więc my byliśmy już w finale, więc byliśmy już w Ekstralidze. A dalej już nie będę opowiadał. A ja chciałabym właśnie zapytać, czy żałuje pan, że przyjął pan ofertę pracy z Ostrowa? No, to był... To była zła decyzja teraz z perspektywy czasu? Czy tak jak pan mówi, było, minęło, to znaczy, przyjąłem? To znaczy... Nie. W Ostrowie fajnie się pracowało. Tam fajna drużyna była i myślę, że robiliśmy bardzo dobry żużel w Ostrowie. I przecież Ostrów awansował z drugiej ligi do pierwszej i praktycznie awansował do Ekstraligi. No, powiem tak, że dla mnie była taka, jak to się mówi, bolesna lekcja życiowa, że dobre czasy się skończyły, koleżeńskie, i myślę, że mnie to bardzo dobrze zrobiło, do pionu mnie bardzo postawiło, bo niekiedy człowiekowi się wydawało, że już nic nie obowiązuje, a jednak tak. I jak to się mówi, przyjąłem lekcję z pokorą, zapłaciłem za to, co miałem zapłacić i wszystko. 22. Ale odchorowałem. Mm-hmm. 22 219 50 31, numer do naszego studia. Dzwońcie, przypominam cały czas, że możecie zakupić te książki. Link jest w opisie naszego programu. Cały czas zerkam na czat. Dzięki, że wysyłacie mi ten skład. Kaiserslautern. Piłkarska drużyna. Piłkarska drużyna, ja doskonale o tym wiem. Ale wie pan, panie trenerze, no chciałam zadać jakieś pytanie jeszcze. Tutaj człowiek siedzi sam, jednak jest trochę zestresowany. Stres żera i po prostu czyta to, co mu wpadnie w oczy. No nie mogę już się tak dać złapać. Ale było to zabawne, powiem szczerze, że udało wam się. 22 219 50 31. Mamy telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja dzwonię tutaj ponownie do państwa i chciałbym panu Markowi zadać, dzwoni Michał z Włókniarza Częstochowa jako kibic. Chciałbym zadać pytanie odnośnie meczu w 2012 roku pomiędzy Rzeszowem a Wrocławiem, co był wypadek Lili Charlsona. Czy mogło coś się zmienić w tym wyścigu, co jechał, co miał ten upadek ciężki i śmierć w szpitalu? Czy coś innego mogło się odbyć? Jak pan Marek myśli? No, akurat ja byłem trenerem Tarnowa wtedy i całą tą sytuację to w radiu słuchałem, jak ja wracałem do domu. No, to dzisiaj trudno jest cokolwiek powiedzieć po tylu latach, co mogło być, a co nie, prawda? No, zdarzył się wypadek i tyle, nie? A czy można było coś innego zrobić? Z pewnością można było, ale to po czasie to wszyscy jesteśmy mądrzejsi. Rozumiem. A panie Marku, mam jeszcze jedno takie szybkie pytanie. Odnośnie 2009 roku, czy pamięta pan odbiór przez Taja Findena jako juniora Włókniarza Częstochowa słynnego Fiata 126P? No, nie pracowałem wtedy w Włókniarzu, bo byłem w Atlasie Wrocław.
Ale tak, wiem, że tam mu zafundowano właśnie Fiata 126P. To była już fajna sytuacja, bo to były jego 18 urodziny. Dziękuję bardzo za telefon i miłego wieczoru życzę. Do widzenia. Dziękujemy. Wspominaliśmy o Mistrzach Świata, o Bartku Zmarzliku, o Tomku Golobie, a także o Jerzym Szczekielu. Tak, Jerzym Szczekielu. I chciałabym pana zapytać o wasze relacje wtedy, bo w tej książce napisał pan wprost, że stracił pan po jednej sytuacji szacunek do niego. No, bo tak to było, prawda? Ale teraz, jak się spotykamy, to rozmawiamy. No, bo dawno już. A powie pan coś więcej o tej sytuacji? No mi się zdenerwował. Ale już sobie wszystko wyjaśniliście, tak jak pan mówi, że no, rozmawiacie, na ten temat nie rozmawialiśmy. No, Jurek doskonale wie, że tak było i nie było to fajne. Z jego strony. Był przy tym też Jurek Rębas. Jurek Rębas też był wtedy w szatni. Też to widział i takie po prostu to gdzieś w remizie strażackiej czy coś ad ranem to tak, ale nie w sporcie. I mamy telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witamy. Dobry wieczór, trenerze. Dobry wieczór, pani Moniko. Ja mam pytanie do pana trenera, bo pan trener co roku odnajduje nowe talenty. Jego zasługami jest Marcin Waculik, Artiom Łaguta. Na kogo w tym roku patrzy z niższej ligi? Na kogo? Na razie to mam zawodników z Włókniarza. No chciałbym, żeby oni jechali coraz lepiej To jest taka śmieszna sytuacja, nie? Bo ja jestem trenerem kadry Polski, a staram się tych zawodników zagranicznych podbudować, żeby lepiej jeździli. Potem przeciwko nam. Tak, ale ja to rozumiem, trenerze, ale ja tutaj chciałem zapytać, czy jest... Bo wiem, że trener potrafi odnaleźć taki potencjał w zawodniku i czy akurat to nie było tak przez wszystkie lata pana pracy, ale czy teraz akurat ktoś pan widzi na przykład w pierwszej lidze, kto aspirowałby do tej ligi wyższej? No powiem, że robi się trochę smutno, jeżeli chodzi o polskich zawodników. I tak jak patrzę na pierwszą ligę, to naprawdę trochę nie ma z kim tak za bardzo... żeby go postawić tak do jakiegoś takiego poziomu, można powiedzieć, klasy już takiej, można powiedzieć, czołowej w Polsce. Ale są zawodnicy, którzy mi się bardzo podobają i wiem, że to będzie czołówka i Polski, i światowa. To są chłopaki z Leszna i Smektała, i Kubera. To są zawodnicy, którzy mają olbrzymi potencjał w sobie i jak będą dalej pracować, tak pracują, to na pewno będą się liczyli w świecie. I kilku na pewno jest kilku młodych chłopaków, którzy potrafią dobrze jeździć. No, wszystkimi się nie można zajmować, bo nie ma jak, prawda? Z juniorami więcej ma do czynienia Rafał Dobrocki. No ale, no nie wiem, może mi się trafi jakiś ruski albo coś. Dziękujemy. I tutaj pojawiło się pytanie, kto według pana jest najzdolniejszym młodym polskim żużlowcem? Czy może Jakub Miśkowiak, którego pan prowadzi? No Jakub jest zdolny. I trzeba powiedzieć, że tak, ma papiery na jechanie. No jest to mistrz Polski, prawda, juniorów. W zeszłym roku zdobył, prawda? No na przykład młody Lampart Wiktor Lampart z Lublina, czyli z Rzeszowa konkretnie, też ma duży potencjał. Jest kilku chłopaków, ale powiem, że bardzo jestem tak, byłem w zeszłym roku na kilku zawodach, gdzie jeździli młodzi chłopcy na 250. I powiem, że
jak zobaczyłem te zawody, jak oni się ścigają, to byłem pełen, jak to się mówi, podziwu. I wiem, że za 2-3 lata, jak oni dojdą do swojego wieku, to naprawdę jest kilka nazwisk, które będą no, brylować w tym polskim żużlu. U nas w klubie jest taki jeden chłopak, Franek Karczewski, on jest tam z okolic Kalisza, jeździ u nas. To powiem, że tak jak on jedzie, to starzy zawodnicy tak nie jadą, jak on, a ma dopiero 14 lat. I jeszcze jest taki Kajtek Kupiec, też u nas jest w klubie, jeździ tak samo świetnie, ma 15 lat. Także mamy talenty. I mamy kolejny telefon, słyszę tutaj od mojego wydawcy. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam. Witam. Chciałem zapytać pana trenera o ten nasz lokalny GKM. Klub teoretycznie poukładany, mówi się za kulisami, że ma wszystko, żeby zawodnikom było jak najlepiej, a jednak wiecznie czegoś brakuje. I co pan o tym sądzi? Czy tu może ten trener Kępiński, na którego ostatnio coraz więcej hejtu leci, czy może coś innego, czy może ten tor, który się zmienia? Jakie jest tutaj zdanie pana Marka? A trudno jest tak, jak to się mówi, szczerze mówić o drużynie, która będzie niedługo na przykład moim przeciwnikiem, prawda? No tak, jakoś tak się składa, że wydawałoby się, że bardzo racjonalnie prowadzony klub i tak z myślą wzmacniający się co roku, prawda? A później jakoś tak nie idzie. Trudno mi jest powiedzieć dlaczego. Nie? Dużo, dużo zależy też od kierownictwa, od trenera, żeby zawodnicy wierzyli. A poza tym jeszcze, czy trener to jest trenerem, bo tego to na przykład nie wiem, bo różnie w klubach bywa, że trenerem to jest prezes albo ktoś tam jeszcze, prawda? I wtedy rozbija się po prostu to wszystko, dlatego że zawodnicy nie wiedzą, z kim rozmawiać, a trener musi mieć autorytet. Jeżeli ten autorytet zostaje mu po prostu podważany, to z tego nic nie będzie, prawda? No to są skomplikowane sprawy. Się dużo o tym mówi, co taki trener Kępiński może przekazać nikiemu podczas przerwy. Raz jakby językiem swoim, angielszczyzną, a dwa z racji sukcesu zawodnika, jak on go może ukierunkować do lepszej jazdy. Też jest taki zależność, nie wiem, czy pan tu gdzieś zauważa, że w pewnych klubach zawodnicy rosną, czy też u pewnych trenerów po prostu przychodzą i idzie im lepiej. U nas jakoś, czy przychodził Pieszczek, czy Hawlicki, czy Krzysiu Puczkowski, to ta krzywa jest raczej jednak zniżkowa cały czas, nie? No trudno mi jest powiedzieć. Tor w Grudziądzu też był takim torem właśnie domowym, że zawodnicy dobrze jeździli na swoim torze, ale ten tor zabierał im po prostu obce tory. Przez to, że oni się do niego przyzwyczajali, do tego betonu ciągle, prawda? I do tych ścieżek tam, to jak pojechali gdzieś na wyjazd i trzeba było jechać całkiem inaczej, no to wtedy nie za bardzo im to wychodziło. A jeżeli chodzi o Nikiego, to ja nie wiem, czy w Polsce jest jakiś trener, co by z nikim się umiał dogadać. Choćby po angielsku świetnie mówił. Ja bym nie próbował z nim się dogadać. Dziękujemy bardzo za ten telefon. Jeszcze trzy telefony odbieram od was dzisiejszego wieczoru w dzisiejszym Hate Parku. Panie trenerze, w drużynowym Pucharze Świata był zwyczaj, że zawodnicy całowali pana w czoło na szczęście. Wziął pan przykład z bramkarza, francuskiego bramkarza Fabiana Barteza. I w książce jest napisane, że Walasek bał się o zajadę i po dwóch zerach został odstawiony na bok. Czy do tej pory stosuje pan ten przesąd? Nie, czy całują wtedy pana w czoło? Nie, no wtedy tak było, nie? No, mnie całowali w czoło, bo potrzebny był jeden łysy, a wtedy Golob jeszcze coś tam miał i Hampel też. Także dzisiaj to może bym kazał
któregoś całować w czoło. Sam bym pocałował. No, ale to było fajne, dlatego że to było takie przed samymi zawodami, no, taki element, taki trochę takiej satyry, trochę śmiechu, trochę odwrócenia po prostu uwagi od tego napadu. Po czoło i 2-0, no. Nie. Pocałował. Tylko się bardzo krzywił. Ale dobrze, narzekał, że może dostać zajady. No ale ja powiedziałem mu, że sukces kosztuje. Okej. Czy mamy telefon? Mamy telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Radek z tej strony. Ja tak w nawiązaniu chciałbym do poprzedniego rozmówcy Grudziądza. Ja akurat jestem z Gnieźna, więc akurat nie martwię mnie specjalnie ich słaba postawa. Natomiast chciałbym się spytać o właśnie Nicigo Petersena. Czy uważa pan trener, że jest to zawodnik, który swoją postawą, wiadomo, jest świetnym zawodnikiem, natomiast czy drużynie, czy on ciągnie drużyny w dół swoją postawą i czy wyobrażał sobie pan sytuację, że ten zawodnik jest w stanie w jakikolwiek sposób jeździć dla drużyny, a nie indywidualnie i po prostu to tyle. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Panie trenerze, prosimy o odpowiedź. Znaczy, Nicky Pedersen był bardzo potrzebny drużynom, ale w tym momencie, kiedy robił bardzo dużo punktów, prawda? I wtedy można było darować to, że tam komuś nie pomógł, czy komuś przeszkodził, bo jak robił 14-15 punktów, no to był to koszt związany właśnie z Nickim. Ale w momencie, kiedy teraz on tych punktów nie robi, no to wychodzi na wierzch wszystko, że sam nie zrobił, a drugiemu jeszcze przeszkodził, prawda? Także tak to jest. Ale to, jak to się mówi, PESEL zawsze wygra. No. Wcześniej czy później. Dziękujemy bardzo za to pytanie. Odbieram dwa ostatnie telefony, 22 219 50 31. Dlaczego do zawodników zwracał się pan żołnierze i jakby pan siebie określił teraz jako trener? Czy wprowadza bardziej taki wojskowy rygor, czy jednak z wiekiem trochę łagodnieje? Przecież to był... Tak zawsze mówiłem im czołem żołnierze, wszystkim po kolei, nie? I to było przyjmowane tak, jak to się mówi, no, na wesoło, prawda? Przecież ani oni nie byli żołnierzami, ani ja nie byłem kaprawem, ani nic. Może się pana bali w ten sposób? Nie. Nie. No, ale ja zauważyłem, że podobało im się do nich tak mówiło. Czy mamy telefon? Mamy, takie. To słuchamy. Dzień dobry, Michał Zielony Górę. Dobry witam wieczór. Panią prowadzącą i pana trenera. Mam pytanie, czy może pan opowiedzieć o kulisach odejścia z klubu Choluba Zielona Góra w 2011 roku? No, już mówiłem. A już poruszaliśmy ten temat. O, dobra. Nie ma. Dobra, to dziękuję. Do widzenia. Obejrzysz jeszcze raz Hyde Park i tam będzie odpowiedź na to pytanie. Dziękujemy bardzo za ten telefon. Niebawem kończymy nasz Hyde Park, więc dzwońcie. Ostatni telefon, panie trenerze. A w pana przypadku, w pana całej fantastycznej karierze, częściej mówi się jednak o sukcesach niż porażkach. A jak pan sobie radzi z przegranymi? No w sporcie nie ma tak, żeby były same jakieś tam same sukcesy. Są porażki. Te porażki muszą być. No powiem, że szczęścia mi nie przynoszą. Choruję tak ze dwa dni. A później mi przechodzi i już myślę inaczej. Ale tak jak na przykład taki mecz się przegra, to potem no ciężko jest. I mamy kolejny telefon. To myślę, że tak każdy trener ma. Dobry wieczór. Dobry wieczór, Hubert z Rzeszowa. Witamy, Hubercie. Pytam dwa pytanka do pana Marka Ciślaka. Słuchamy. Panie Marku, powstał nowy klub w Rzeszowie, Rzeszowskie Towarzystwo Żużlowe.
I jak się pan zapatruje na ich szansę w drugiej lidze żużlowej? No jak? No zobaczymy. Sam będę ciekawy, jak będzie im szło. Mam nadzieję, że dobrze. No, też mam taką nadzieję. A drugie pytanko. Pewnie pan jeszcze z dawnych lat kojarzy Dawida Stechery jako młodego, utalentowanego juniora. Czy myśli pan, że da radę udźwignąć ciężar w drugiej lidze i będzie liderem? No, to myślę, że tak, że jak będzie miał na czym jeździć, podejdzie do tego konkretnie, czyli będzie dobrze przygotowany fizycznie i sprzętowo, to myślę, że będzie dobrze iść. Tak mam nadzieję. Wodzą pod ręką ojca na pewno tam coś pojeździ. I chciałbym, mogę pozdrowić? Mamy jeszcze kogoś? Tak, słuchamy pozdrowień. To pozdrawiam kolegów, anglidowców i pozdrawiam wszystkich oglądających, w tym Sebastiana Siedlika. Dziękuję, do widzenia. Pozdrawiamy, dziękujemy bardzo. W swojej książce też pan wspomina innych żużlowców, także Taja Wellingtona. I chciałabym zapytać właśnie, co sądzi pan Wowintena, przepraszam bardzo. Jeszcze mnie chyba te emocje trzymają. Co sądzi pan o tym zawodniku? No cóż, no, trzykrotny mistrz świata, no to samo za siebie mówi. No troszkę w zeszłym roku mi się nie spodobało, jak powiedział, że wygra lekko Grand Prix i to myślę, że to nie powinien tak mówić, tylko wygrać, prawda? No a tak to ja pamiętam go, jak go pierwszy raz zobaczyłem w Częstochowie na treningu, to od razu wiedziałem, że to będzie świetny zawodnik. A wtedy był jeszcze właśnie takim młodym chłopakiem, tam z ojcem przyjechał. To już było widać wtedy, że ma duże papiery po prostu na jeżdżenie. Trochę tak mi się wydaje, że troszeczkę coś tak przestało mu pasować, bo nawet te chyba dwa albo trzy playoffy wsparcie to tak troszkę zawalił, prawda? Że nie jechał tak, jak on potrafi. Prawda? No ale no cóż, no każdy by chciał mieć w swojej drużynie Taja Wellingtona. I mamy ostatni telefon podczas dzisiejszego Hyde Parku. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Mam pytanie do pana trenera. Przez kilka lat nosił czapkę z logo Grupa Azoty Tarnów. Od tego sezonu na jego czapce jest inny sponsor. Chciałbym się dopytać, jak wspomina współpracę z prezesem Grupy Azoty, Sebastianem Siedlikiem. Na pewno znam, ale nie znam z nazwiska. Ja współpracowałem z prezesem Marciniakiem. Także nie wiem, ale ja ogólnie wspominam bardzo, bardzo dobrze Grupę Azoty i fajnie to były czasy, jak się nosiło czapkę napisem Grupa Azoty. Teraz mam inną czapkę. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Jeszcze, panie trenerze, pytanie o książkę. Skąd pomysł na napisanie biografii? A to nie był mój pomysł. To był pomysł Wojtka Kerbera. On mnie namówił. Ja nie myślałem w ogóle o czymś takim. I on mnie zaczął namawiać i później zrobił taki plan. I ja mu przez telefon, tam mówiłem, daj mi za 3-4 dni, żebym się zastanowił i później przez telefon mu po prostu dyktowałem. Oczywiście on to napisał jak trzeba, czyli po polsku. No, ale tak to z głowy to mu tam dyktowałem. Oczywiście tam jakieś tam szczegóły, tam mecze, ile coś tam, no to Wojtek sobie tam znalazł po prostu w archiwum. Tak, żeby nie było, jak to się mówi, jakichś byków specjalnych. Ale tak to no, przez tyle lat, bo to jest tak. I tak jak Wojtek mówił,
To, co było 50 lat temu, to się bardzo dobrze pamięta, a nie pamiętam, co dzisiaj na obiad jadłem. Nie, bo... Panie trenerze, ale naprawdę, powtórzę to raz jeszcze, książka jest świetna, pochłonęłam ją w 2 dni. Czy będzie jakaś kontynuacja tej biografii? No, wydawnictwo mnie namawia i Wojtek też. No, ja powiedziałem mu, że teraz jeszcze nie, ale tak jak skończę tam z pracą przyszły rok, to jeszcze mam umowę z bukmierzem. A co będzie dalej, to nie wiem. Ale jeszcze nie wybiera się pan na emeryturę. No, ja już jestem. Już jest pan na emeryturze. No. No ja. W tym wieku to już się jest na emeryturze. A o wieku nie wspominaliśmy. A nie, no po co? W każdym razie mówię do Wojtka, jak napiszesz jakiś fajny tam scenariusz, plan tego, to można napisać. Teraz to jeszcze jest zawczas, bo ta książka, którą wyszła, 15 chyba. 15. Tak. To już trochę ma. No. Ale... Więc... No. Warto pomyśleć o kontynuacji. Panie trenerze, dziękuję bardzo, że przyjął pan zaproszenie do Hyde Parku. Nasz odcinek dobiega końca. To były prawie 2 godziny waszych pytań. I życzę powodzenia i trzymam kciuki za kolejne sukcesy, a także za to, jak pan wystartuje w tych mistrzostwach świata na rowerze, więc mam nadzieję, że pierwsze miejsce będzie. A jakie tam świata? Na razie to trzeba by w Mistrzostwach Polski, a dopiero Mistrzostwa później. Polskie, ja już myślę o Mistrzostwach Świata. Dziękuję bardzo, panie trenerze. Mam pytanie, czy pani czytała Taja Uffindena książkę? Jeszcze nie miałam okazji. A ja czytałam. Ale przeczytam, na pewno. No, warto. Dziękuję, panie trenerze. Pozdrawiam serdecznie. No, dziękuję. Już jestem sama na ekranie. Pamiętajcie, że jutro o godzinie 19 Oktagon Live, Mateusz Borek, Maciek Turski, a w czwartek niesamowita petarda, to będzie prawdziwy Hyde Park. Mateusz Borek wyjaśnia mity i kity. Ja już nie mogę się doczekać. Mam nadzieję, że będziecie razem z nami. To trzeba obejrzeć. A ja pewnie zobaczę się z wami w przyszłym tygodniu. Monika Wądołowska, dziękuję bardzo za dziś.